Słuchajcie państwo nowego podcastu Polityki Insight Duży Pałac. W naszej audycji rozmawiamy o polskich wyborach prezydenckich. Prześwietlamy sztaby i kandydatów, opisujemy ich zmagania i towarzyszymy im w podróżach po Polsce. Słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa 15 stycznia. W niedzielę w Słupsku Robert Biedroń rozpocznie swoją kampanię prezydencką. Rozmawiam z Wojtkiem Szackiem i Ryszardem Uczynym o tym, jak znaleźliśmy się w tym miejscu. Ryszard, co się stało z tymi wszystkimi kobietami, które miały być kandydatkami lewicy na urząd prezydenta? Zdaje się, że duża część z nich wcale nie miała być w ogóle kandydatką na urząd prezydenta, że część z nich była tylko rzucona niejako po to, żeby media miały się czymś zająć. A tak naprawdę z tyłu cały czas szukano kandydata, który byłby do zaakceptowania dla wszystkich i miał szansę zrobić jakiś sensowny wynik. I to miał być Adrian Zandberg? Padało dużo nazwisk. Adrian Zandberg był jednym z nich oczywiście, tylko że zdaje się, że w zasadzie od początku było wiadomo, że on za bardzo kandydować nie chce. O ile po tym kontraexpoze Zandberga był ewidentnie moment, kiedy można było go ogłosić jako kandydata, i to byłoby dobrze przyjęte. No to na drodze stanął sam Zandberg. Ale czego on nie chciał? Zdaje się, że boi się, że nie zrobi na tyle dobrego wyniku, żeby dopełnić ten swój wizerunek poważnego polityka, który staje naprzeciw władzy pisowskiej. A też to nie jest mu po prostu jeszcze za bardzo potrzebne, zdaje się. On woli się budować długoterminowo i wejść do rządu ostatecznie, jeśli taki lewicowy rząd w jakiejś perspektywie powstanie. A czy z Twojej wiedzy, z Twoich informacji wynika, że byli jacyś inni? poważni kandydaci, którzy byli brani pod uwagę, którzy odmówili? Czy to było tak, że to było zawsze między Zandbergiem a Biedroniem? Szukano różnych osób. Zdaje się, że były na poważnie rozważane inne kandydatury, no tylko że zawsze z jakiejś przyczyny odpadały. A to potencjalny kandydat czy kandydatka się nie zgodził, a to rozpoznawalność za niska, a to komuś nie pasuje. Więc różne środowiska wysuwały różne osoby. Ktoś mi powiedział, że było już blisko ciągnięcia zapałek, ale ostatecznie stanęło na Biedroniu, bo on był jedyny możliwy do zaakceptowania i może zrobić Potencjalnie nie najgorszy wynik. I w, w tym momencie dojechaliśmy do Roberta Biedronia. Czy to jest tak, że on od początku chciał kandydować, nie chciał kandydować, trzeba było go przekonywać, to on przekonywał innych. Jakby Ja nadal nie jestem w stanie zrozumieć, co się tam wydarzyło, co się działo w głowie Roberta Biedronia. Zdaje się, że oficjalna wersja w tym momencie jest taka, że Biedroń był kandydatem już od lata, tylko Lewica nie jest za bardzo w stanie wyjaśnić, dlaczego tak długo czekała z ogłoszeniem go, skoro tym kandydatem już od dawna miał być. Więc o ile ja wiem, Prawda jest zupełnie inna, że on po prostu rzeczywiście wcale nie chciał kandydować. I o ile rzeczywiście było wstępne porozumienie przed wyborami parlamentarnymi, że on tym kandydatem będzie, no to wcale nie miał na to szczególnie ochoty. I wydaje się, że on po prostu w sytuacji, w której nie było innej osoby, która mogła się tego podjąć, rzeczywiście wziął odpowiedzialność za to. Stwierdził, że skoro nie ma nikogo innego, kto może to pociągnąć, no to on musi to zrobić. Wojtek, jak ty oceniasz to całe zamieszanie i ten proces wyłaniania kandydata? Rozmawialiśmy w pewnym momencie, że lewica zdaje się tutaj przebiła nawet Platformę Obywatelską w kuriozalności. Mam wrażenie, że kandydatura Roberta Biedronia to jest objaw słabości lewicy, a nie przyczyna czy skutek. Lewica od bardzo dawna jest raczej przedmiotowa w polskiej polityce, a nie podmiotowa. Nie wybiła się na niezależność. Nawet zjednoczenie lewicy, to, które się dokonało przed wyborami w zasadzie tuż przed wyborami nawet parlamentarnymi zostało wymuszone decyzją Grzegorza Schetyny, a nie planem dalekowzrocznym, dalekosiężnym liderów Lewicy, Przecież Włodzimierz Czarzasty prosił, domagał się i żądał dołączenia SLD do Platformy, i to Grzegorz Schetyna powiedział nie, i wtedy Włodzimierz Czarzasty zaczął montować ten blok z partią Razem i z Wiosną, którego by nie było, gdyby nie decyzja Schetyny. I trochę podobnie było później właśnie z tymi wyborami prezydenckimi. Nie było dobrego kandydata, nikt się nie palił do startu, aż sięgnięto do pierwotnego planu, czyli do Roberta Biedronia. I myślę, że nie jest to kandydat, który daje jakąś nadzieję lewicy na wspięcie się na kolejny poziom rozwoju. Uważam, że to raczej będzie konserwowało lewicę na tym poziomie kilkunastu procent, które zgarnęła w wyborach parlamentarnych. Ja ciekawy jestem, co ty uważasz Ryszard. Ja ogólnie się nie zgadzam z Wojtkiem, to znaczy ja uważam, że lewica raczej miała dosyć dobry czas i grała takimi kartami, jakie miała, to znaczy na to w jakim momencie ta lewica się znalazła, jakie SLD objął Włodzimierz Czarzasty, to ja mam wrażenie, że ten dziewiętnasty rok to był taki czas jednak, wyciskania wszystkiego, co dało się wycisnąć z tej formacji, a wręcz budowania jakichś podstaw pod... Przyszłe, nie wiem czy sukcesy, ale jednak budowę jakiejś znaczącej partii lewicowej. To, co się gdzieś popsuło, no to był ten wybór kandydata. Mam wrażenie, że tu jest problem. Odnosząc się do tego, jaki 2019 był dla lewicy, no to to był zdecydowanie rok zawirowań, z których jednak moim zdaniem lewica bezsprzecznie wychodzi silniejsza. Kiedy przypomnimy sobie, jak to wyglądało na początku roku, no to powstawała wiosna, która w wyborach europejskich rozczarowała, mając sześć z hakiem. Razem wciąż próbowała. No rozczarowała, mnie mając trzech. Prawda? Tak, razem zdecydowanie rozczarowywało po raz kolejny na początku roku. To był kolejny cios dla tej partii, który ostatecznie sprawił, że zdecydowała się ona na wejście w sojusz z dawnym arcywrogiem, czyli SLD. Więc jeśli w tym momencie mamy jeden obóz, jeszcze nie jedną partię, ale jeden obóz, który w wyborach parlamentarnych zdobył 12-56% i mamy perspektywy na to, że ten obóz pozostanie zjednoczony w kolejnych latach, no to zdecydowanie ta lewica jest silniejsza. I ona też szuka narracji, która jest. Alternatywna zarówno w stosunku do PiS, jak i w stosunku do Platformy, bo to jest narracja prosocjalna, ale prodemokratyczna, proeuropejska. I ja uważam, że to jakoś przyszłość może mieć. Oczywiście, jeśli chodzi o wybór kandydata na prezydenta, to to było kuriozalne. Przypomnijmy akcję z Krzysztofem Śmiszkiem, którego jakoś na Twitterze ogłoszono, zdaje się, 2 stycznia. Potem, chwileczkę później, już politycy SLD dementowali, że to będzie Śmiszek. To było bardzo niepoważne. I to jest rzeczywiście coś, co lewica w tych wyborach musi rozwiązać. Deficyt powagi kandydata. Ale ja tutaj się z Wami nie zgadzam do końca. Obserwuję lewicę, może nie tak blisko jak Ryszard, ale jednak obserwuję. I zastanawiam się, o ileż by to inaczej wyglądało, gdyby Włodzimierz Czerzasty, Robert Biedroń i Adrian Zanberg dogadali się, powiedzmy. W maju, że idą razem do wyborów parlamentarnych, to byłby ich ruch, ich plan i przejaw ich podmiotowości w polityce, a nie czekanie na decyzję Platformy Obywatelskiej do samego końca. Po drugie, cały ten wybór kandydata na prezydenta też powinien moim zdaniem wyglądać całkiem inaczej. No, wyobrażam sobie na przykład jakieś prawybory, jakąś serię debat, która by pokazała również różnice programowe między nimi i jakąś tam wspólnotę i wyłonienie na koniec dnia najlepszego kandydata. I kandydatura Roberta Biedronia nikogo nie zaskakuje, a na samym starcie on ma ten bagaż na sobie kandydata, któremu się do końca nie chciało i który jest kandydatem mniejszego zła. No, Szymon Hołownia pokazuje jakąś determinację, Władysław Kośniak kamysz od miesięcy jeździ po Polsce i pokazuje każdym wystąpieniem jak bardzo mu się chce. Mimo, że też przecież nie ma szans na zwycięstwo, inni kandydaci też pewnie będą gryźli trawę, żeby... Jak najwięcej, no a Robert Biedroń zaczyna ten wyścig z pozycji zupełnie innej, słabszej. Ja bym się Ciebie zapytał, Ryszard, czy ty uważasz, że Robert Biedroń nie będzie gryzł strawy? No bo tak naprawdę Wojtek już wydał wyrok, ale kampania zaczyna się dopiero za parę dni. Ta kampania zdecydowanie zaczyna się późno, za późno. Gdyby proces wyboru kandydata wyglądał inaczej, gdyby ten jasny kandydat był, to perspektywy pewnie byłyby trochę lepsze, ale do wyborów wciąż jest dużo czasu i Biedroń ma wciąż kilka miesięcy, pięć miesięcy, mniej więcej żeby pokazać, że tym prezydentem zostać chciałby. Zakładam, że choć oni doskonale wiedzą, że tych wyborów nie wygrają, choć sztabowcy zarzekają się, że wierzą, że wygrają, no ale traktujmy się poważnie, tak nie będzie. Niemniej Biedroń kampanijnie zawsze był aktywny. Jak spojrzymy na wybory parlamentarne, to on naprawdę wyprówał żyły w tej kampanii i... W tych wyborach tak naprawdę dla lewicy nie chodzi o to, kto zostanie prezydentem, tylko chodzi o to, żeby zrobić dobry wynik. Biedroń, w mojej opinii, decydując się na zostanie kandydatem, pokazał, że zależy mu na tym projekcie, dlatego będzie się w kampanii starał. Tak, jak będzie wyglądała ta najbliższa niedziela, jak będzie wyglądał sztab, i jak będzie wyglądała ta kampania. Co wiemy? Wiemy w zasadzie na pewno, że na czele sztabu stanie Hanna Gilpiątek, łódzka posłanka wiosny, działaczka ruchów miejskich. Wcześniej w Partii Zielonych, jeżeli dobrze pamiętam. Zdaje się, że tak. Co do kompozycji samego sztabu, na razie jeszcze za wiele nie wiemy. Podobnie jak jeszcze nie wiemy za dużo o tym, co się stanie w niedzielę, chociaż sztabowcy zapowiadają, że to nie będzie standardowa konwencja, to przy okazji każdej konwencji za każda, zapowiadają, każda że konwencja nie jest standardowo tak Trochę więcej wiemy o tym, jak będzie wyglądała sama kampania. Z tego, co słyszałem, to mają się w niej pojawiać Mocno wątki europejskie. Biedroń ma się pokazywać z ważnymi postaciami europejskiej lewicy, komisarzami, premierami, być może nawet. I to ma być rozwiązanie na ten deficyt powagi, o którym mówiłem, że Biedroń potrzebuje wizerunku potencjalnego męża stanu. Tak? Ludzie muszą uwierzyć, że on mógłby być prezydentem. I pokazywanie go w towarzystwie naprawdę poważnych postaci europejskiej polityki ma pomóc taki wizerunek wykreować. Z drugiej strony, ktoś mi to opowiedział pod hasłem: Trochę Bruksela, trochę Krosno. I z drugiej strony ma być właśnie to Krosno, z którego Biedroń pochodzi czyli pokazanie, że lewica nie zapomina o mniejszych miastach, nie zapomina o wsiach, generalnie, że nie tylko kieruje swój przekaz do metropolii. Więc mamy mieć kandydata europejskiego, ale który pochodzi z małego miasta i który o tych swoich korzeniach pamięta. Jednocześnie oczywiście będziemy mieli wyraziste postulaty progresywne wyrażane w tej kampanii. Mamy sporo kandydatów Prawicy, centroprawicy, Kośniaka, Kamysza, Hołownię, Kidawę Błońską, Dudę, wszyscy są na prawo. No i tylko Biedroń będzie kandydatem, który będzie mówił o liberalizacji prawa aborcyjnego, o prawach mniejszości, o kwestiach też socjalnych. Więc na pewno będzie się też tymi wątkami wybijał na tle pozostałych. Czy Ciebie to przekonuje, Wojtek? No ja myślę, że lewica, przy tej słabości Platformy Obywatelskiej, którą obserwujemy. Miała szansę uczynić z tych wyborów prezydenckich narzędzie do nawet być może prześcignięcia platformy obywatelskiej, która będzie się tutaj biła od podobnych wyborców z Szymonem Hołownią, z Władysławem Kośniakiem, Kamyszem, i ta nisza lewicowa, te 15-18% wyborców, którzy twierdzą, że mają poglądy lewicowe, no to tak naprawdę przy korzystnym układzie głosów może dać przypustkę nawet do drugiej tury. Przy. Bardzo dużym szczęściu i przy bardzo złej kampanii kandydatki platformy, i to nie jest tak do końca wykluczone. Natomiast upieram się przy moim zdaniu, że Robert Biedroń to nie jest ten kandydat, który ten próg może osiągnąć. Zgadzam się też, że trudne byłoby znalezienie kandydata, który by wypadł znacznie lepiej. Tutaj Adrian Zandberg przychodzi oczywiście do głowy z uwagi na jego talenty retoryczne, ale z kolei jego bagażem byłyby radykalne poglądy jego partii i jego własne zapewne. Takie, które by utrudniały dostęp do tych szerszych grup wyborców. No, oczywiście, moim zdaniem, idealnym kandydatem lewicowym byłby obecny Rzecznik Praw Obywatelskich. Który mógłby tutaj pozamiatać w tej pierwszej turze po stronie opozycyjnej? Żeby było jasność, ja też chcę powiedzieć, że nie uważam, że Biedroń jest kandydatem dobrym. Ja uważam, że Biedroń jest kandydatem najlepszym z dostępnych, a to jest bardzo poważna różnica. Oczywiście Biedroń ma bardzo dużo obciążeń, ma potężny elektorat negatywny. W październiku było badanie IPSOS dla Okopres, którego wynikło, że 43% badanych twierdzi, że na pewno by na niego nie zagłosowało w drugiej turze, a 27% stwierdziło, że raczej by nie zagłosowało na niego w drugiej turze. To razem 70 to jest potężny elektorat negatywny. Ja tu się znowu z Wojtkiem nie zgodzę. Wydaje mi się, że celem lewicy w tych wyborach nie mogło być wejście do drugiej tury, bo nie tędy droga dla lewicy. Znaczy, wydaje mi się, że to, co lewica musiała zrobić i musi zrobić, to jest zagrać do bazy, skonsolidować swoje poparcie. I rzeczywiście było dwóch kandydatów, którzy mogli to zrobić: Robert Biedroń i Adrian Zandberg. I rozumiem, że oni na różne sposoby mogą to osiągnąć, bo w Adrianie Zandbergu nie ma ani tej Brukseli, ani tego Krosna, tak? Są raczej te duże miasta, jest ten dosyć oczywisty elektorat lewicowy, który moim zdaniem za Adrianem Zandbergiem będzie stał zawsze. Biedroń daje szansę poszerzenia tego, rzeczywiście wracając za korzeni, znaczy mam wrażenie, że Biedroń trochę odleciał od bazy. Jeżeli Biedrońowi udałoby się trochę wrócić do tych mniejszych miast, zagrać na tej swojej świeżości i celebryckości, która nam się strasznie przyjadła wśród ludzi, którzy obserwują politykę na co dzień, ale dla ludzi, którzy tą polityką się nie zajmują, że on jeszcze może wrócić się, przypomnieć i opowiedzieć inną historię, tego biednego, wykluczonego człowieka, który się wyrwał wbrew przeciwnościom losu i teraz walczy o inną Polskę. Ale w ogóle uważam, że mówienie o jakiejś świeżości w kontekście Roberta Biedronia kłóci się z faktami. Jest to były poseł Ruchu Palikota, były sojusznik SLD, były członek SLD, europoseł, który nie oddał mandatu europoselskiego wbrew publicznej obietnicy, któremu zdarzały się różne gafy, różne nieprawdziwe wypowiedzi. W jego książce też jest sporo zmyśleń po prostu i konfabulacji. I to wszystko teraz wejdzie w kampanii, ponieważ on będzie na tym pierwszym planie. Każdy kandydat w wyborach prezydenckich jest trochę samotny, niezależnie od sztabu ludzi, którzy go otaczają. I na niego padają wszystkie reflektory, i jestem przekonany, że Robert Biedroń wyjdzie z tej kampanii raczej osłabiony niż wzmocniony. Ja nie jestem przekonany, myślę, że to trochę zależy od samej tej kampanii, ale też jestem w stanie sobie wyobrazić, że tak będzie. Pytanie do Ciebie, Ryszard, jak myślisz na co Biedroń może liczyć, i czy jest w stanie. Siebie opowiedzieć któryś raz na nowo inaczej, czy to jest tak, że już tylko będzie buksował i coraz bardziej się zakopywał w tym śniegu czy piasku? Sukcesem tej kampanii będzie powtórzenie wyniku z wyborów parlamentarnych. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby Biedroń miał wejść do drugiej tury. Kampania Kidawy Bońskiej musiałaby być fatalna, pozostali kandydaci musieliby podzielić się poparciem. Bardzo wiele czynników musiałoby się tutaj zbiec, bardzo mało prawdopodobnych, żeby to się wydarzyło. Na pewno sztabowcy Biedronia będą go próbować opowiedzieć na nowo, jako trochę bardziej poważnego, trochę bardziej centrowego. Centrowego? Wydawałoby się, że Robert Biedroń musi zagrać swoją wyrozistością, musi zaatakować Kościół na przykład, tak? Będzie jedynym kandydatem, który będzie w stanie to zrobić. Okej, okay, słusznie. Otwartego na centrum, okej? Okay? Powiedzmy bardziej koncyliacyjnego, mówiącego również do wyborców centrum, a nie tylko do wyborców lewicowych. Słuszną miałeś uwagę, że podstawowa narracja tej kampanii będzie skierowana do wyborców lewicowych, ale sztabowcy Biedronia też mają świadomość, że nie mogą się tylko na nich skupiać, że nie mogą się zamykać. Dlatego na pewno będą się pojawiały wątki choćby praworządności. Tak jak mieliśmy w kampanii parlamentarnej, że lewica przekonywała wyborców, że tak jak pozostałe partie opozycyjne chcę walczyć o to, żeby w Polsce było państwo prawa, tak i w tej kampanii będziemy na pewno mieli podkreślanie tych wątków. No dobrze, panowie, to na koniec moja ulubiona zabawa. Proponuję potypować. Jest bardzo wcześnie, nie wiemy, jak będzie. Jeszcze kampania się nie zaczęła, nie wiemy, jak ta kampania będzie wyglądała, nie wiemy, jak sobie poradzą Więc tym szabę. bardziej możemy typować. I na pewno jeszcze będziemy wracać do tego typowania, ale taki punkt wyjścia, jak oceniacie, jak zgadujecie, jaki może być wynik Roberta Biedronia? 9-11. No, pewnie bym się musiał zgodzić, ale tutaj bardzo dużo zależy od Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Jeśli ona będzie właśnie w Robercie Biedroniu widziała największe zagrożenie i w związku z tym pójdzie trochę w stronę centrolewicową, to może nawet zjeść Roberta Biedronia. W sensie zepchnąć go poniżej 10%, czy też wyraźnie nawet poniżej 10%. I wyobrażam sobie, nie że Barbara Nowacka będzie wtedy ważną postacią w otoczeniu Kidawy Bońskiej. No, Bartosz Bartoszarłkowić. Byłby... No, wszystkie stawę, te postaci, które kiedyś były związane z lewicą, a obecnie są w koalicji obywatelskiej, czy też w platformie obywatelskiej. No to wtedy Robertowi Biedroniowi myślę, będzie bardzo ciężko. Zwłaszcza, że myślę, że te największe media sprzyjające opozycji będą raczej. Pomagały kandydatce Platformy niż Robertowi Biedroniowi. Więc myślę, że sukcesem będzie 12%, ale myślę, że Robert Biedroń może tych 12% nie osiągnąć. To jeszcze jedno pytanie: Ja też się zgadzam. Jakoś nie wyobrażam sobie, żeby było ani mniej niż 9, ani więcej niż 11, tak naprawdę. Chociaż to wszystko się jeszcze może totalnie pozmieniać. Kim będą najwięksi oponenci? W sensie, jak będzie ustawiona ta kampania Roberta Biedrońna? Na ile to będzie rzeczywiście walka z Kidawą Błońską? Na ile to będzie walka jednak z Andrzejem Dudą? Czy może właśnie z Szymonem Hołownią? W sensie taktycznie i strategicznie jak będą rozłożone punkty w tej kampanii, jeżeli chodzi o ścieranie się z innymi siłami politycznymi? Ja spodziewam się, że ataki Platformy będą szły... Przynajmniej w początkowej fazie, przede wszystkim właśnie w stronę Biedronia. Tu jest konkurencja, tutaj można odebrać wyborców, przekonywać ich, że Biedroń nie ma szans, trzeba wzmocnić najsilniejszą kandydatkę przed drugą turą. Natomiast nie spodziewałbym się z kolei, żeby lewica bardzo mocno atakowała w drugą stronę. Sądzę, że lewica skupi się właśnie, podobnie jak w kampanii parlamentarnej. Na atakach na PiS, żeby przekonywać wyborców Platformy Rozczarowanych, wyborców szerzej Koalicji Obywatelskiej, że może być również skutecznym antypisem, jednocześnie będąc socjalną. Tak więc będziemy mieli lewicę atakującą PiS, żeby pokazać wyborcom koalicji: hej, jesteśmy po jednej stronie, wszyscy atakujemy PiS. A koalicja będzie chciała pokazać swoim wyborcom, jesteśmy najmocniejsi, tylko my możemy być skuteczni w walce z łamaniem praworządności, powiedzmy. No tutaj pewnie trzeba będzie poczekać na pierwsze sondaże i zobaczyć, jak się układają te siły. No bo nikt nie będzie marnował energii na walkę z kimś, kto jest raczej słaby i raczej mu nie zagraża. Ale rozumiem, że te pierwsze sondaże, jakie widzieliśmy, to jest mniej więcej 23 Kidawa i 777 Biedroń, Hołownia, Kocinek Kamerzy. Tak, z tym, że ja bym się nie przywiązywał jeszcze do tych wyników. Poza tym powoli skłaniam się ku przekonaniu, podobnie jak zresztą wielu moich rozmówców z partii zajmujących się kampaniami, że te badania ilościowe mają niewielką wartość, niewielkie znaczenie, i że tak naprawdę to badania jakościowe, czyli tak zwane fokusy, dają odpowiedzi na te pytania, które również ty stawiasz. One dopiero pokazują na niewielkich próbach rozmowy niewielkiej grupy osób, podsłuchiwane w cudzysłowie przez specjalistów od takich badań, dają odpowiedzi na pytanie, Jacy wyborcy są ewentualnie do przekonania, czyli wyborcy mogą zmienić Danie, i tak dalej. I z tego co słyszę, to właśnie Wpis zamówił wielkie takie badanie, które pod koniec stycznia będzie gotowe wraz z wnioskami z tych badań. Pewnie podobnie jest w innych partiach, i dopiero wtedy będą utworzone strategie kampanijne. Każda z tych naszych teorii może brzmieć atrakcyjnie, ale jak to wyjdzie w praniu, to się dopiero okaże. Czyli kończymy tradycyjnie naszym ulubionym stwierdzeniem, bardzo analitycznym, czyli jak będzie czas pokażę. Dziękuję bardzo Panu. Dziękuję. Dziękuję. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek Dużego Pałacu. Posłuchajcie również naszych innych audycji. We wtorki Energii do Zmiany, w czwartki Technologicznego Podcastu Przyszłość jest dziś, a w piątki audycje najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych w Polsce, Europie i na świecie. Znajdziecie nas na SoundCloudzie, Spotify, w iTunes, Google Podcasts i aplikacji FM. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.